Witam Was w moim barze. Na początek pytanie. Czy wiecie, marka jakiego alkoholu jest najlepiej sprzedającą się marką na świecie? Czy jest to marka wódki, whisky, ginu, rumu? Nie, kochani. Najlepiej sprzedającą się marką jest Ginro, reprezentujące soju, akuku. Za chwilę powiem kilka słów o Ginro, o kategorii soju, ale na koniec zostawię najlepsze, a mianowicie koreańskie metody serwowania tego trunku. Prawdopodobnie nie będziecie mieli zbyt wiele kontaktu z soju, ale te metody serwowania soju można wykorzystać u nas na imprezach i zaadaptować to z naszymi produktami. Soju. Wszyscy ci, którzy śledzą naszego Instagrama, już wiedzą, jak smakuje. A mianowicie smakuje to jak słaba wódka, ale posłodzona. Soju, tradycyjny koreański napój produkowany z ryżu, chociaż pomiędzy latami 60. a 90. z uwagi na niedobór ryżu wykorzystywano również ziemniaki, pszenicę, tapiokę. Tradycyjnie gotuje się ryż na twardo, dodaje się wody, dodaje się drożdże i poddaje procesowi fermentacji w ceramicznych kadziach przez jakieś 40 dni. Następnie destyluje się w prostych aparatach jednokrotnie. No wiadomo, że przy obecnym spożyciu soju również wykorzystuje się aparaty bardzo nowoczesne. W obu wypadkach soju potem przez 100 dni leżakuje. No właśnie. Bardzo często odnoszę się do rankingu, jaki jest podawany w internecie na stronie The Spirit Business, który mówi m.in. jakie marki alkoholi najlepiej sprzedają się na świecie. Ten ranking mierzony jest w milionach kartonów 9-litrowych, czyli 12 buteleczek, ile milionów danego produktu jest sprzedane w ciągu roku. I nie wiem, czy wiecie, ale Ginro sprzedaje się w ilości 86 milionów kartonów rocznie. Jeżeli przyjmiemy, że karton ma o taką długość, to jakby ustawić karton jeden obok drugiego, to generalnie byłaby długość równika, czyli około 40 tysięcy kilometrów. Grubo, prawda? Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze to, że na drugim miejscu po Ginro jest marka hinduskiej whisky i ona sprzedaje się w ilościach tylko 30 milionów, a dopiero na szóstym miejscu jest marka bardziej nam znana, czyli Smirnoff, który sprzedaje się tylko, w tym wypadku tylko, w ilości 25 milionów takich kartonów rocznie. No ale nie dziwmy się, ponieważ Ginro jest trunkiem nie tylko koreańskim, pije się go również w Chinach, w Japonii i w całym tamtym regionie. Zresztą jeżeli spojrzymy na statystyki, to w Rosji statystyczny obywatel wypija 6 kieliszków alkoholu tygodniowo. W Korei 14 kieliszków. Gruba sprawa. Za chwilę, kochani, pokażę Wam, jak zaserwować soju w bardzo ciekawy koreański sposób. Zapraszam do mojego baru. Pierwszy koktajl, który Wam pokażę, to jest koktajl, od razu muszę zaznaczyć, że ja go nie piłem. Boję się, ale zastanawiam się, jak on smakuje. Jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo prosty. Nazywa się to jogurt soju albo soju jogurt, czyli połączenie soju z jogurtem, co będę uprzedzał. Schładzam szklankę. Następnie do szklanicy wlewam 40 ml mojego soju. Następnie 40 ml jogurtu. I wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Jeszcze. No dobra, styka. Odcedzam bez lodu do mojego schłodzonego szkła. I dopełniam, słuchajcie, dopełniam lemoniadą.
Delikatnie zamieszam. I będzie ten moment próbowania. Słuchajcie, troszeczkę przypomina Ramos Gin Fizz. Jest dobre. Przepraszam, bo jeszcze zdjęcia będą. W związku z czym nasz soju jogurt jest gotowy. Do kolejnego koktajlu, jego nazwę ćwiczyłem dość długo, ale prawdopodobnie i tak wywoła uśmiech na waszych twarzach. Koktajl nazywa się Gojingam, chyba tak, i oznacza słodkie po gorzkim. Do szklanki pustej, do wysokiej, wkładam szota, ale do szota należy najpierw kolinie. Wstawię najpierw szota, nie będzie to bardzo eleganckie. I do tego szota nalewam trochę coli. Następnie wstawiam drugiego szota. A mogę jeszcze więcej nalać. Super, idealnie. I do drugiego szota nalewam, no właśnie, generalnie nalewam soju, ale myślę, że na naszych imprezach dużo łatwiej będzie wam o ten produkt. I w końcu na wierzch nalewam, no właśnie, piwo. I mój koktajl o nazwie, no dobrze, już nie będę, jest gotowy. Słuchajcie, pije się to w ten sposób, że pije się go duszkiem. Ja nie będę teraz pił, bo musiałbym wypić wszystko dla pełnego efektu, ale może na koniec nakręcę krótki film, jak to wypijam. Gdzie wypijam najpierw właśnie alkohol, potem wypijam kolę, a wszystko to w towarzystwie piwka. Najbardziej tradycyjną jednak metodą serwowania soju jest koktajl pod nazwą Somaek. Jest to połączenie soju z piwem, tylko to, w jaki sposób się to robi, jest bardzo ciekawe. Bardzo często do szklanicy po prostu wlewa się soju, dopełnia się piwem, po czym grzmoci łyżką w środek, tak żeby się to wszystko wzburzyło. Też bardzo często jest tak, że bierze się, przykrywa to serwetką, wali o blat, to wszystko się wypija, a serwetkę się rzuca za siebie. Ja nie wiem tylko, jak to w knajpach wygląda, że ktoś na czole za chwilę ma serwetkę. Natomiast kolejną metodą jest metoda taekwondo, czyli nalewa się piwa do szklanki, ustawia się dwie pałeczki, czy też, nie wiem, w tym wypadku metalowe rurki, stawia się kieliszek. Ups, ja się buję. Tutaj nalewa się soju, po czym grzmoci się w blat, oczywiście wpada do środka, wybucha. Widziałem niektórych, którzy walili w głową. Tego bym nie robił, nie polecał. Natomiast metoda, która mi się bardzo spodobała, to jest metoda, która się nazywa tsunami. Polega ona na tym, iż do, no właśnie, do szklanki z piwem. Słuchajcie, ja używam zwykłego, jasnego piwa, natomiast możecie dla smaku dać jakieś inne. Okej, nie za dużo, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i cóż, ponieważ to jest bardziej imprezowy alkohol, użyję Jagera, tylko tak nie do końca ładnie to wygląda. Słuchajcie, to jest dość ważne, żeby nalać tego Jagera do samego taką ilość, żeby ten kieliszek dochodził do rantu, rant kieliszka kończył się z poziomem piwa. No i teraz, albo rurkami, albo pałeczkami, albo przy pomocy, ja nie wiem, to chyba od cymbałków mam, uderza się w szklanicę tak, żeby wzburzyć piwo, więc będzie tsunami. Jest tsunami! I kochani, w ten sposób się to wszystko wypija. Ok? Trzy czaderskie sposoby serwowania soju. Zachęcam do wypróbowania. Jak nie macie soju, to pamiętajcie, możecie wódkę rozcieńczyć z wodą, dodać cukru i będzie smakowało jak soju, albo tak jak ja, użyć substytutów, tych, których macie na imprezie. Wymyślajcie, kombinujcie, no ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.